W przednim filmie pokazałem Ci taką technikę, jak technika Gladstone'a. Ona polega na uderzeniu samymi nadgarstkami. Jeśli nie widziałeś tego filmu, to serdecznie zachęcam Cię do przejrzenia wszystkich materiałów w tej playliście. Tam znajdzie się ten film, a dzisiaj zajmiemy się taką techniką jak technika Mollera. Ona wykorzystuje również całą rękę, nie tylko nadgarstek, ale również całą rękę przy uderzeniu, więc może po kolei. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od poprawnego ułożenia rąk. Będzie to takie samo ułożenie jak w przypadku techniki Gladstone'a, czyli będzie to American Grip. Przypomnę tylko, American Grip polega na tym, że ręce układają się w taki trójkąt do pada, kciuki powinny być ułożone do środka, no i mniej więcej takie rozwarcie 45 stopni. I po kolei zacznę może od prawej ręki. Zaczynamy wyprowadzać uderzenia od nadgarstka. W momencie, kiedy nadgarstek idzie do góry, to przód pałki zostaje przy membranie, więc idzie nadgarstek, potem przedramię i w tym momencie zwalniam wszystkie mięśnie i pozwalam pałce odbić się od membrany. Jeszcze raz, nadgarstek, przedramię, uderzenie. Zwróć uwagę, co dzieje się po uderzeniu. Pozwalam się pałce nieco odbić i łapię ją troszkę nad membraną. Nie robię czegoś takiego, żeby dociskać pałkę do membrany. Zwróćcie też na to uwagę i unikajcie czegoś takiego, bo to w znaczącym stopniu pogorszy jakość samej gry, jakość tej techniki, no i przełoży się na gorsze brzmienie, jak już będziemy grali na prawdziwych instrumentach. Więc jest to bardzo ważne, żeby po uderzeniu nie blokować nigdzie tej pałki, tylko złapać ją, jak ona już odbije się od powierzchni. W ten sposób. No i myślę, że teraz lewa ręka. Jeszcze raz. Nadgarstek, przedramię, uderzenie. Super. Nie szczędźcie czasu na to, żeby ćwiczyć to w domu. Możecie zacząć od pada, później przejść na werbel, a jak już będziemy się czuli swobodnie, no to zacząłbym też ćwiczyć dokładnie to samo ćwiczenie na pozostałych bębnach. Jeśli mamy dostęp już do całego zestawu, no to zacząłbym od tomów, potem na hi-hacie, to już wiadomo w późniejszym etapie. Na razie fajnie by było, żeby maksymalnie jak najwięcej czasu poświęcić na to ćwiczenie na werblu. Zacząłbym sobie od wolnego tempa, no i po kolei prawa i lewa ręka na zmianę. Dzięki i do zobaczenia.